Dzień dobry, witajcie. Przed nami kolejny odcinek z cyklu Ja Wam pokażę. Drugi. I chociaż będę pokazywał, to nic tutaj nie ma. Nie ma żadnego urządzenia. No jest pewien rekwizyt, koparka z klocków Lego, żeby nie było tak pusto, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznę od tego, że bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie i za udział w tym projekcie, ponieważ ustawiła się już całkiem spora kolejka chętnych do zaprezentowania swoich konstrukcji, swoich kolekcji. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sukcesywnie te odcinki realizować. A zatem do rzeczy. Dzisiaj mam dla Was dwa magnetofony Piotra Borkowskiego. Jeden z serii M3000, drugi M9000 Kasprzaka. A ich historia zaczyna się gdzieś na początku lat 90. od pewnej frustracji, która pana Piotra ogarnęła. No bo nie dość, że ten nasz krajowy sprzęt, delikatnie mówiąc, dostępny jest w sposób dyskusyjny, to jeszcze jak się uda już coś zdobyć, to jakość tego też bywa dyskusyjna. No więc pan Piotr postanowił wziąć rzeczy w swoje ręce, tym bardziej, że akurat na rynku pojawiły się niskoszumowe tranzystory Philipsa BC550 i BC560. Nawiasem mówiąc, dokładnie takie, jakich potrzebuje do projektu AV Mini, który się rozgrywa w innej serii odcinków. To jak już wywołałem tę serię, to może tylko powiem, pochwalę się, że otrzymałem ostatnio całkiem sporą paczkę elementów do tego projektu i mam już prawie wszystko, choć jeszcze nie komplet. No między innymi mam te tranzystory wspomniane. Także zachęcam do oglądania także tamtej serii odcinków. Też jakoś niebawem powinien pojawić się kolejny. Wracamy teraz do magnetofonów pana Piotra. Pierwszy z nich to prawdopodobnie M3016 z wieloma modyfikacjami. Pierwsza z nich dotyczy prędkości zapisu i odczytu. Okazuje się, że pan Piotr lubił słuchać i nagrywać kabarety. A jak łatwo sobie wyobrazić, przy tego typu treściach nie tyle chodzi o jakieś doznania związane z wysoką wiernością zapisu i odczytu, ile o to, żeby jak najwięcej tych nagrań zmieścić na jednej kasecie. Pewnie wielu z Was pamięta tamte czasy, jak wśród nas krążyły kasety z takimi nagraniami, często zrealizowanymi za pomocą przenośnych magnetofonów podczas występów, jak one były kopiowane mnóstwo razy, ale no dostarczały rozrywki, frajdy, no było to niesamowite przeżycie. No więc chodziło panu Piotrowi o to, żeby więcej tych nagrań zmieścić na jednej kasecie i modyfikacja polegała na dołożeniu zdublowanych systemów regulacji obrotów silnika i przełączników na płycie czołowej, które pozwalają na wybór jednego z tych regulatorów. Nie wiem dokładnie, jaka jest wartość tej zmniejszonej prędkości zapisu i odczytu, ale przy tej właśnie prędkości na kasecie typu C60 udawało się zapisać 90 minut materiału. Dla przeciwwagi pan Piotr dodał też prędkość podwyższoną, przy której na kasecie z kolei C90 zapisywało się 60 minut nagrania, a to po to, żeby zwiększyć jego jakość i dynamikę. Temu samemu celowi służył układ Dolby HX Pro, który tutaj się znajduje, chociaż jestem świadom, że to są duże słowa, bo w tym magnetofonie jest to taki bardzo prosty układ, ale on właśnie służył do takiej dynamicznej regulacji prądu podkładu. Nie wiem, czy mi się to uda wytłumaczyć, bo sam nie do końca chyba to rozumiem, no ale jakość zapisu magnetycznego, jego dynamika zależy od wielu czynników, od rodzaju taśmy, stąd te selektory rodzaju taśmy, ale okazuje się, że także zależy od samych zapisywanych treści, od ich częstotliwości.
I okazuje się, że inny prąd podkładu jest optymalny dla wyższych częstotliwości, a inny dla niższych. W związku z tym można podnieść tą jakość, jeśli będzie się w sposób dynamiczny ten prąd dostosowywać do zapisywanego sygnału. I taką funkcję mają spełniać właśnie te systemy HX Pro. Wrócimy jeszcze do tego tematu przy drugim magnetofonie. Tutaj jakby poprzestajmy na tym, że jest taki prosty system, który ma takie działanie. Kolejna modyfikacja to jest filtr MPX. MPX to jest filtr taki wąskoprzepustowy, który wycina częstotliwość 19 kHz, czyli częstotliwość tak zwanego pilota w radiowym sygnale stereofonicznym. W każdej odbieranej audycji stereofonicznej ten sygnał jest. On co prawda jest niesłyszalny, przynajmniej teoretycznie, dla ludzkiego ucha, natomiast może wpływać na systemy redukcji szumów. Będzie przez nie odbierany jako właśnie taki szum wysokiej częstotliwości. Może też w jakiś niekorzystny sposób interferować z prądem podkładu, no powodując jakieś niekorzystne zakłócenia. Dlatego nagrywając coś z radia, warto taki filtr mieć i go włączyć. Z drugiej strony, jeśli nie nagrywamy z radia, to warto mieć możliwość wyłączenia tego filtru, bo wiem, że w prostszych konstrukcjach te filtry były, ale włączone na stałe, bez możliwości ich wyłączenia. No a po co wycinać jakąś część pasma, jeśli nagrywamy, no nie z radia, tylko z gramofonu, czy później odtwarzacza CD. Być może jakieś bardzo wrażliwe ucho będzie w stanie wychwycić taką różnicę, że ten filtr tą wysoką częstotliwość wyciął. Więc tutaj jest dołożony wyłącznik tego filtra MPX. On był fabrycznie montowany w magnetofonach, które były wyposażone w system redukcji szumów Dolby, a ten akurat miał CNRS. W sumie dość drobna zmiana. I chyba ostatnia rzecz, za to najbardziej widoczna. Zobaczcie, jak wygląda płyta czołowa, jak w ogóle wygląda ten magnetofon. Tak się złożyło, że pan Piotr pracował w miejscu, gdzie miał dostęp do lakierni i do jakiegoś działu mechanicznego, gdzie wykonywane były grawery. Stąd też płyta czołowa w tym magnetofonie została polakierowana od nowa, a opisy tych nowych funkcji, to wszystko zostało wygrawerowane. Magnetofon też zyskał swój nowy symbol M9999. Drugi magnetofon to również Kasprzak z serii M9000, konkretnie jest to chyba M9115, też z ciekawymi modyfikacjami. Tutaj znajdziemy już taki bardziej profesjonalny układ Dolby HX Pro. Jest to układ zbudowany na podstawie artykułu opisu, który został opublikowany w Radio Elektroniku z kwietnia 1991 roku. Widać, no są to pokaźne płytki. Oprócz nich pojawiły się nowe wskaźniki na płycie czołowej, wskaźniki w postaci takich słupków diodowych, bo tutaj chodzi o to, że po pierwsze mamy możliwość wstępnego ustawienia tego prądu w zależności od rodzaju taśmy. To jest jakiś sprytny układ, który się reguluje za pomocą jednego tylko przycisku. No, pozostały też oczywiście przyciski wyboru taśmy, które były wcześniej w tym magnetofonie. No i właśnie ten lewy wskaźnik pokazuje, jaki prąd podkładu mamy ustawiony za pomocą tych przycisków. Natomiast prawy wskaźnik pokazuje rzeczywisty, bieżący poziom tego prądu, czyli on pokazuje, jak nam działa ten układ HX Pro, jak ten prąd się zmienia w czasie w zależności od częstotliwości
no, od sygnału, który jest nagrywany. Dodatkowo tutaj też mamy trzy prędkości zapisu i odtwarzania, tylko przyciski do ich wyboru znajdują się tutaj, a też na tej płytce ze wskaźnikami diodowymi są dodatkowe diody, które pokazują, jaka aktualnie prędkość nagrywania jest wybrana. No i ten magnetofon padł ofiarą pewnych zmian i przemian, no bo pan Piotr przestał mieć dostęp do tej lakierni i do grawerowania. W związku z tym na magnetofonie pozostała oryginalna płyta czołowa bez żadnych zmian. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za wszystkie przesłane materiały. Zdjęcia, filmy, informacje. Zachęcam do obserwowania i czynnego udziału w dyskusji, która na pewno pojawi się pod tym odcinkiem. Do tego samego zachęcam też wszystkich innych. Być może ktoś jeszcze budował takie systemy HX Pro, być może ktoś jeszcze wymieniał tranzystory albo eksperymentował z prędkościami zapisu i odczytu. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia, jak Wam to wyszło. Tak jak wspominałem, jest już całkiem spora kolejka chętnych do kolejnych odcinków. Niemniej jednak zapraszam też wszystkich innych. Jeśli macie coś ciekawego do pokazania, to to jest dobre miejsce. Niebawem kolejny odcinek z serii Zabytkowe Zrób To Sam. Tamten projekt też bardzo ciekawie się rozwija. W tym następnym odcinku będzie dla Was pewna niespodzianka, ponieważ dołącza do nas pewien gość specjalny. Także nie przegapcie tego odcinka. Jeżeli podoba Wam się to, co się tutaj dzieje, jeżeli chcecie widzieć i oglądać kolejne odcinki z tej serii i ze wszystkich innych, to polecajcie, subskrybujcie ten kanał. To dla mnie ważne. A tymczasem trzymajcie się i bądźcie zdrowi.